Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Don't Escape 4 Days to Survive. Moi drodzy, jak widzicie, spotykamy się znowu w poprzednim dniu i już wam tłumaczę dlaczego. Powody były dwa w sumie, ale jeden konkretny, bardzo nawet wręcz bym powiedział, że konkretny. Mianowicie, jest tutaj pewna taka niepisana zasada, o której chciałem właśnie teraz jakby trochę pogadać z wami, że jeżeli chcemy zdobyć achievementa za perfekcyjną noc, to nie tylko nasz pasek musi być na 0%, również nic nie może wedrzeć się do domu. Bardzo dziękuję Drago za wyjaśnienie, za wspólny brainstorm mały na temat tego małego smaczku w tej grze i tej takiej ukrytej trochę mechaniki, więc chcielibyśmy teraz zrobić coś, żeby nikt nie wdarł się do naszego mieszkania do środka, czyli żaden pająk nie przeszedł przez okno. I wtedy dostaniemy achievement i jakiś bonus też podobny i warto te bonusy zbierać. To pisaliście mi też w komentarzach pod filmem. Oczywiście dziękuję za wszystkie wskazówki, za wszystkie... No może niekoniecznie jakieś super ekstra podpowiedzi, więc tym bardziej super, bo nie ma spoilerów dzięki temu. I jeszcze druga rzecz. A mówicie też, że można spróbować postawić drugi rząd desek na moście, żeby jednak samochód mógł przejeżdżać przez most. Poszedłem szybko to sprawdzić, okazuje się, że brakuje mi gwoździ. Tak jak na pierwszym razem, potrzebujemy gwoździ, ale tutaj mamy chyba ograniczoną liczbę gwoździ, więc na razie gwoździe są przybite w oknach. Więc wydaje mi się, że tamten most będziemy mogli zrobić dopiero, jak uda nam się... jak przeżyjmy ten dzień i będziemy mogli te gwoździe z powrotem wyjąć z okien, bo prawdopodobnie tak będzie, wyjąć z okien i zamontować te tam w deskach. Druga sprawa to przeniosłem właśnie pułapkę na niedźwiedzie na zewnątrz. Teraz dwie pułapki są na zewnątrz, jest to również umieszczone tutaj w rogu w pamiętniku, w dzienniku, więc taka mała zmiana zaszła. Teraz oczywiście zamykam drzwi, zakluczam drzwi również, jak to się mówi chociażby w Poznaniu i Korle mnie nauczył, że takie rzeczy się mówi. U nas się mówi zamykać drzwi, nie zakluczać. Także to zawsze te różnice językowe mnie bardzo zawsze intrygują. I cóż, idziemy ten dzień teraz zakończyć i zobaczymy, czy będzie rzeczywiście perfekcyjna noc. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, zrobione przeze mnie. Jeszcze sobie na przykład jak zapiszę grę tutaj, w tym samym miejscu, gra zapisana. Mamy jeszcze w razie czego godzinę z hakiem, moglibyśmy jeszcze coś zrobić, ale myślę, że co mieliśmy do zrobienia, to zrobiliśmy. Zakończmy zatem dzień i zobaczmy. Chcę oczywiście wziąć ze sobą łom, niech będzie to łom. Oczywiście teraz przelecimy szybko, jak widzicie, a i też ankieta była. Oczywiście zapomniałem ją wrzucić na film, więc przy okazji mówię wam, że ankietę zrobiłem w karcie społeczność. Ponad 2000 głosów oddaliście, więc myślę, że to jest dobry wynik. I 2/3 mniej więcej głosów było na to, żeby jechać z fontem, który jest gładki. Bo jest bardziej czytelny, ja się z tym zgadzam. Chociaż pikselowy jest bardziej klimatyczny. Przed domem, dwie pułapki, przez wygrów wlazły w nie dwa pająki. Czyli po jednym pająku udało się zdjąć na pułapkę. I teraz zobaczymy. 4 pająki, 4 odparte. Tak samo, 4 pająki, 4 odparte, 4 pająki, 4 odparte. Wszystko zostało tak wyliczone, że udało się to pięknie zrobić. O! I mam achievement arachnofobia. Czyli udało się teraz rzeczywiście zrobić dzień na 100%. Udało ci się odpatrzyć wszystkie pojęcia, że w ogóle dostały się do wnętrza, no poszedłeś spać wcześniej i naprawdę dobrze wypocząłeś, odzyskując no sił, plus 5 kilo do maksymalnego udźwigu na stałe. O, proszę, czyli rzeczywiście bonusy tu mają znaczenie, pomagają nam z udźwigiem. Nice. No i teraz mamy akcję z helikopterem, czyli widzę, że helikopter wbijający nam się w dach jest rzeczą, która zawsze się pojawi, jest oskryptowaną, a tymczasem możemy w końcu zacząć dzień drugi i zobaczymy, czego musimy się dzisiaj obawiać. Wygląda na to, że super gorąca musimy się obawiać, bo to nam się śni, a jak mówicie, sny są prorocze, śniły nam się pająki. Wow. O, uda nam się wejść na strych. Co to było? To chyba na poddaszu. I zobaczcie, mamy zniszczoną barykadę. Mógłbym usunąć gwoździe, potrzebuję tego jakiegoś narzędzia, czyli moglibyśmy już pousuwać gwoździe. I tutaj mamy też, i stąd możemy uzyskać te gwoździe, żeby znowu ulepszyć most. A na dół nie wejdziemy, bo lepiej sprawdzę, co wydało się na poddaszu. No właśnie, coś nam wleciało w dach, więc zobaczmy, co się tam dzieje. Bo tutaj oczywistą rzeczą było dla mnie, że to nie będziemy sami w tej grze, bo widać to było po screenach chociażby. O, już przedłużacz znalazłem, super. Może się przydać do czegoś. Przejście. O!
Nie ruszaj się! Proszę bardzo, no jakaś Amelia przyleciała tutaj do nas. Rudowłosa. Hej, spokojnie, nie strzelaj! Niezłe lądowanie. Biorąc pod uwagę, że leciałam na oparach, a połowa przyrządów nie działała, powiedziałabym, że wyszło mi to cholernie dobrze. Cóż, cieszę się, że nic ci nie jest. Przykro mi, że rozbiłaś swój helikopter. Nie był w sumie mój. Przykro mi, że rozbijam go o twoją chatę. Nie jest w sumie moja. Hej, myślisz, że mogłabyś już opuścić tę broń? Tę broń. Nie szukam guza. Okej, wyglądasz niegroźnie. Dzięki. Nazywam się Dawid. Katrin, albo po prostu Kate. Czyli Katarzyna. Katarzyna i Dawid. Czyli Kaśka. Czy mógłbyś mi pomóc z pewną rzeczą, Dawid? Jak mógłbym powiedzieć nie piękności w załadowanym z załadowanym pistoletem w ręku? O, już tutaj zarwando, dobrze. Próbuję się gdzieś dostać, do pewnej placówki. Jakiej znowu placówki? Takiej, która pomogłaby mi opuścić to miejsce, opuścić ten świat. Czy aby na pewno nie uderzyłaś się w głowę podczas lądowania? Mają statek kosmiczny. O, wiesz, że nadal mam ten pistolet? Moment, ty na serio? Statek kosmiczny? Serio, serio. Sidereal Plexus, ta korporacja, posiadali całą flotę takich statków. Kiedy wszystko zaczęło się sypać, użyli tych statków do ewakuacji swoich naukowców i najbogatszych ludzi z powierzchni planety. O, to ciekawe. Ale wiem na pewno, że jest jeszcze jeden taki statek na Ziemi i zamierzam użyć go, żeby uciec. Aby uciec. Możesz lecieć ze mną, jak chcesz. Czekaj, moment, to trochę sporo do przetrawienia. Słuchaj, zabiorę cię do tej placówki i sam zobaczysz, że mówię serio. O, proszę. I co my tutaj mamy? Kim jesteś? Samochód, księżyc, tylko... Aha, czyli sposoby na rozmowy. Okej, no to kim jesteś? Tak dokładnie. Dziewczyną, która próbuje przetrwać. Okej, ale o co chodzi z tym statkiem kosmicznym, placówką i całą resztą? Zdajesz się bardzo dużo o tym wiedzieć. Słuchaj, jestem osobą, która ucieknie z tej dziury, zanim wszystko trafi do piekła. Z tobą lub bez ciebie. Okej. W stodole jest pick-up. I ma mi to jakoś zaimponować, czy co? Cóż, moglibyśmy użyć go, żeby dojechać do tej twojej placówki. No może i moglibyśmy. Okej. Sądzisz, że Księżyc zniszczy Ziemię? Nie sądzę, wiem to. Księżyc wypadł ze stabilnej orbity w chwili katastrofy. Ostatnio zauważyłem, że każdego dnia jest trochę większy. Tak, spadnie i zniszczy wszystko. Cała planeta zmieni się w kulę płynnej magmy. Nic nie przetrwa, nieważne jak głęboko się schowasz, ani jak mocny schron zbudujesz. Wiesz kiedy? 3-4 dni. Co? Myślałem, że to bardziej kwestia lat. Przykro mi, ale to jest też powód, dla którego muszę znaleźć ten cholerny statek? Ten statek kosmiczny. Czyli moi drodzy, jako że tam wybuchło coś na tym księżycu, nie pamiętam czy efekt czego to był, ale to było chyba w gazecie napisane, a księżyc wypadł z orbity i zmierza w kierunku Ziemi. I codziennie jest większy, może uda nam się to też zauważyć, że księżyc codziennie większy, dlatego mamy tylko 4 dni na ucieczkę. Więc co to za statek? Jakiś wielki międzygwiezdny statek Arka jak na filmach? Nie, nic takiego. To mały wahadłowiec zdolny dolecieć na orbitę Ziemi. Ale to powinno wystarczyć. Ale co dalej po tym, jak dotrzemy na orbitę? Jest tam stacja kosmiczna. Nie zmyślasz tego na poczekaniu, co? Słuchaj, mówię ci, jest stacja kosmiczna i wszyscy tam polecieli. To nasz punkt docelowy. Ale nie zaprzątaj sobie tym teraz głowy. Najpierw musimy przetrwać dość długo, żeby się tam w ogóle dostać. Okej. Więc co to za placówka? To niewielki ośrodek badawczy z platformą startową dla statków kosmicznych. Okej, i gdzie to jest? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Mówiłeś, że możesz mnie tam zabrać. Tak, ale to nie takie łatwe. Dlaczego? Systemy nawigacyjne helikoptera zostały zniszczone, gdy się rozbiłam, a ta placówka nie ma wielkiej neonowej strzałki. W zasadzie fakt, że jest to trudne do znalezienia miejsce, jest jedynym powodem, dla którego statek kosmiczny może nadal tam być. Więc co robimy? Znajdziemy go, prędzej czy później. Do tego czasu postarajmy się po prostu pozostać przy życiu. Co ty na to? Okej. Pokaż mapę. Mam mapę, może spojrzenie na nią pozwoli ci jakoś zorientować się, gdzie jest ta placówka? Nie, niestety nie, ale... Ale co? Lecąc nad tym obszarem widziałam kilka miejsc wyglądających ciekawie. Daj, zaznaczę ci je. Okej, popatrzmy. Tu na zachodzie była kiedyś restauracja jakaś, okej. A tu jakiś dom dokładnie tutaj, chyba ktoś tam nadal mieszka. Może to info ci się jakoś przyda. Okej, czy mamy dwa interesujące miejsca, to koniecznie musimy naprawić ten most. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale miałem wczoraj dziwny sen, który się sprawdził. Grupa wielkich pająków zagnieździła się w okolicy, zjadając wszystko, co napotkała. W zasadzie to sen prawie się spełnił, bo we śnie zginąłem, a w rzeczywistości potraktowałem ten sen jako ostrzeżenie i mogłem się przygotować. Sen, powiadasz? Wiem, ale nie zmyślam tego. To naprawdę był jakiś proroczy sen. Uratował mnie, bo wiedziałem, czego się spodziewać.
Nawet nie wierzę w takie rzeczy. Nie jestem wariatem. Ja wierzę w sny, tak? Tak. Czy to czyni mnie ze mnie wariata? Nie wiem, ale myślę, że sny mogą w pewien sposób prowadzić nas, pomagać znajdować rozwiązania, które inaczej moglibyśmy przeoczyć. No więc dzisiaj też miałem sen. Nadal byłem w tym domu i nagle uderzyła fala gorąca. Był taki skwar, że spaliło mnie na popiół. Myślę, że to może się wydarzyć dziś w nocy. Może zabrzmi jak świr, ale wierz mi, wiem, że mam rację. Przekonamy się, czy ma rację, czy masz rację. Okej. No to chodźmy. Przygotujmy się na tę twoją przepowiednię. A co z placówką? Jest gdzieś tam. Będziemy jej szukać przy okazji. No dobra. No i moi drodzy, tak oto zaczyna się przygoda, mając przy okazji Kaśkę. Jako dodatkową koleżankę, kompankę. Kate, co tam? Ha, o tym miejscu, o dzisiejszym dniu. Co sądzisz o naszej kryjówce? Porządna. Usytuowanie wysoko nad poziomem gruntu daje przewagę. Solidne ściany, nie za wiele okien. Duży otwór w kształcie helikoptera w dachu. Twój zmysł obserwacji mnie zadziwia. Okej. Okay. Robi się gorąco. Twój sen zdaje się spełniać. Jeśli tak, to niedługo po zmroku nadejdzie niezwykle silne uderzenie ciepła. Co mogło to spowodować? Klimat Ziemi to teraz totalny chaos. Tego typu zdarzenia są ostatnio coraz częstsze. Ale to nadal chwilowa rzecz. Jutro temperatura powinna wrócić do normy. Miejmy nadzieję doczekać tej chwili. Oczywiście, że doczekamy. Tak jak mówiłam, Dawid, mamy plany. Czy tam mam plany. Miejsca do odwiedzenia. Statek do złapania. Ryzyko udaru mi w tym nie przeszkodzi. No dobrze. Pogadajmy później, jestem tego pewna. Więc zacznijmy co tam ze śmigłowcem. Jest całkiem zniszczony, niewiele mogę z tym zrobić. Maszyna zaliczyła sorek lądowany, czy raczej dachowanie zaliczyła. No tak, bo w dach walnęła. Okej. Okay. No dobrze, moi drodzy. A zatem... Tu też jest jakiś... O! Wychodzi razem z nami, Kate. Będzie z nami podróżować? Zobaczmy. Przetrwałem noc i zaraz miałem kolejny dziwny sen. Było gorąco, bardzo gorąco. Fala bardzo intensywnego ciepła spaliła mi skórę. Przysięgam, czułem jak mój pot się gotował. Jeśli to kolejna przepowiednia, to muszę znaleźć sposób, żeby ochłodzić schronienie. Jakby tego było mało, chyba coś uderzyło właśnie w dach domu. Spotkałem pilota helikoptera, nazywa się Kate. Mówi, że słyszała o placówce ze statkiem kosmicznym, którym można opuścić planetę. Nie mam pojęcia, jaki jest dokładnie jej plan i nie jest w tym temacie zbyt rozmowna. Muszę znaleźć sposób, żeby ochłodzić kryjówkę. Z tego co widziałem po achievementach, z tego co też sugerowaliście, powinniśmy również postarać się przy okazji zadbać o to, żeby każdy z naszych kompanów przeżył. Bo nie, myślę, że będzie to więcej niż tylko Katrin. Na razie nie ma chyba z nią o czym gadać. No dobra. To wydaje mi się, że zaczniemy od tego, że... Czy ona będzie zawsze z nami chodzić? Że chcemy zabrać chyba te... Wyjąć te wszystkie... Mamy przedłużacz w ogóle, żeby było śmieszniej. Wyjąć te gwoździe. Pomoc Kate minus 2... O, proszę bardzo. 13 minut. Kate będzie nam pomagać. Spoko, to mi się podoba. No dobra, powyjmujemy te gwoździe. Licząc gwoździe, nie dało się nic odzyskać z barykady. Dobra, są gwoździe, to najważniejsze. Myślę, że te gwoździe po prostu pozbieramy. Tak mi się wydaje na pewno, że pozbieramy. O, coś tam mówiła Kate, ale... Ale już jakby czas się skończył na rozmowy. Myślę, że czas będzie zaraz trochę też zapisać tutaj tę grę. No dobrze. Dobrze, Kate nam pomaga. Trochę dzięki temu jesteśmy w stanie ogarnąć. Tylko teraz tak. Wiemy, że będzie mega gorąco. Więc może trzeba by jakoś zabezpieczyć okna w inny sposób. Na przykład poprzez jakąś folię. Tylko teraz tak. Problem jest taki, że no fajnie byłoby zrobić ten most, żeby zacząć zwiedzać, bo wiadomo, że mapka jest dość obszerna. Ale z drugiej strony... no te gwoździe mogą się przydać, że tutaj będziemy chcieli też zabezpieczyć jakoś okna. No bo wiadomo, że może tak być. Na razie postaramy się nie robić testu, w sensie, że od razu skończyć dzień i zobaczyć, jaki jest efekt. Na razie postaramy się po prostu przygotować na to gorąco. Myślę, że możemy zacząć od tego, żeby sprawdzić, jak wygląda... Bo wydaje mi się, że lodówka może mieć duże znaczenie. Jest pusta. Bez prądu, na razie dobra wiadomość. Okej. Okay. Znaczy wiadomo, chłodzenie i tak dalej. Może to jakoś nam się przyda. Zacznijmy może od tego, że otwieramy sobie drzwi. Pułapka z zabitym pająkiem. Co można z niej... Coś obrzydliwego wpadło w pułapkę. Potrzeba jakiegoś narzędzia, żeby wyciągnąć sprężynę. No dobra, no to wyciągnijmy sprężynę. O kurcze! 30 minut, jeśli będziemy używać młomu. A może będzie bardziej młotek? Też 30 minut. A może klucz nastawny? Też 30 minut. Bez względu na to, co użyjemy, 30 minut potrzebujemy, ale zobaczymy, co jest w środku. I teraz co ja wyjąłem? Nic nie wyjąłem, ale nastawiłem z powrotem pułapkę na niedźwiedzie.
Znaczy, to jest te 30 minut, które wydaje mi się, że nie jest nam tutaj potrzebne za bardzo. Więc myślę, że zrobimy jakiś taktyczny zapis. Możemy chyba nawet na tym, no bo to jest początek dnia, tak? Jak będziemy zapisywać, mamy już tam 100%, nie musimy tam na razie wracać. No dobra, zobaczmy, czy możemy jakoś ogarnąć... No wydaje mi się, że powinniśmy jakoś dać radę ogarnąć system kontroli nawadniania. Nie działa. Prawdopodobnie zasilę... Aha, generator siadł, bo nie mamy benzyny prawdopodobnie. Co ona tam powiedziała? Nie cierpię czegoś. Pompa, dom i wyłączony. No właśnie, oczekajcie, nie to. Pompa. I teraz pytanie, czy jeszcze na przykład zraszanie może ochłodzić? Bo wydaje mi się, że to był jakiś system zraszania. Okej. Puszkę odstraszę. Już tego nie potrzebuję. No właśnie. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj całkiem sprytnym sposobem byłoby po prostu... znowu załadować kanister pełny, bo wiadomo, że prawdopodobnie nie ma tutaj już prądu, tak? Znaczy nie ma paliwa, więc już pompa nie działa. Brakuje benzyny, no właśnie. Na pewno musimy pychać po benzynę. Dobra, Kate, to wiesz, ogólnie... Czy ja mogę z nią gadać sobie co jakiś czas i może coś tu nowego? No, nie widzę żadnej nowej kwestii. Mamy bak tutaj ustawiony? Znaczy mamy go w bagażniku? Mamy kanister, bardzo dobrze. I też zwróciliście uwagę, że było to napisane na żółto. Żółtym tekstem, ile rzeczywiście ważył ten... ile ważył nam ten... jak on się tam nazywa? Żółte paliwo. Ile ważył kanister wtedy, więc trzeba zwracać uwagę na to, jak żółte tam klawisze... żółte teksty, jakie napisy dają. No dobra, teraz mamy młotek, mamy gwoździe. Myślę, że możemy zbudować sobie lepszy most. O kurcze! 120 minut. 2 godziny, ale przy pomocy Kate 20 minut mniej. Rozumiem, że to jest jedyne, co można. No chyba nie. Klucz następny. Nie, no młotek. Czyli, żeby zbudować lepszy most, potrzebujemy do tego już użyć 100 minut. Dobra. Myślę, że to i tak, wydaje mi się, że to i tak przyspieszy czas, bo teraz możemy podróżować samochodem dalej. Co też powinno nam zaoszczędzić trochę czasu. Ale wiem, że jest achievement w tej grze za przejście jej całej bez użycia samochodu. Więc da się bez użycia samochodu. Ale my jesteśmy fajni, będziemy mieli pick-upa i w ogóle jest super, tak? Dobra, to na początku stacja benzynowa, żeby zatankować samochód. Czyli wziąć po prostu teraz kanister z paki i zainstalować. Mogę w sumie ten przedłużek zostawić, ale w sumie nie wiem, do czego możemy się przydać. Też możemy w sumie rozejrzeć się, czy tutaj czegoś nowego nie ma. Użytecznego, bo może coś... się wydarzyło, może uda się pogadać z Kate? O, proszę bardzo, o tym miejscu. Co myślisz o tym miejscu? Widziałam je z powietrza i z żalem myślałam, że pewnie nie mają paliwa lotniczego. Poza cysterną ta dziura jest praktycznie bezużyteczna. Bierzmy stąd, co się da i spadajmy. To prawda. Będziemy tu przyjeżdżać tylko i wyłącznie chyba ze względu na fakt, że jest tutaj ta cysterna, która no w sumie dostarcza nam benzynę. I zobaczcie, też jest taki efekt, że efekt gorąca, prawda? Dobra, to ja tu szybko zatankuję. Dobra, mamy pełen kanister, 10 kilo, 10 litrów benzyny. Wydaje mi się, że to jest 9 litrów w takim wypadku, skoro ważył 10 kilo, 1 kilo ważył pusty, teraz waży 10, to jeżeli przeliczamy, wiadomo, że różne ciecze różnie ważą, tak? Ale no możemy założyć, że mamy tutaj 9 litrów, że 1 kilo to 1 litr. Dobra, to co? Wyruszamy do nowej lokacji w końcu. No, myślę, że można zrobić taktyczny zapis. 3 minuty i tu 4 minuty, dobra. Jedziemy sobie do restauracji. Burger King. Czy po prostu burger. Kate, co myślisz o tej lokacji? Widziałam już, jest helikopterem, myślałam, że nie wygląda tak źle. Teraz wiem nieco lepiej. Musisz przyznać, że konstrukcja wygląda solidnie. Z tymi wszystkimi wielkimi powybijanymi oknami nasza kryjówka znacznie lepsza. No i tak, knajpa wygląda na całkiem splądrowaną. Może zostało tu jednak coś cennego. Daj mi znać, jeśli znajdziesz jakąś kawę, okej? O, kawę. Ha! Kurczę, ja Karlinka widzę. Kawoszka, dobra, zróbmy tak. Zapiszemy grę na nowym save'ie oczywiście, a potem będziemy lecieć od początku. Będziemy oczywiście starali się wszystko przejść na 100%. Najlepiej jak potrafimy, w razie czego będziemy poprawiać błędy, które nam się trafią, tak? Dobrze, no to wejdźmy do środka. O, jest tu ktoś. Jakiś człowiek. Idźcie sobie, pierwsze znalazłem to miejsce. Ostrzegam was, umiem się bić. Spokojnie, nie chcemy cię skrzywdzić. Ta, ten koleś jest całkowicie nieszkodliwy. Dobra, dobra, nie boję się was. Nazywam się Dawid, to jest Kate. Jak ci na imię? Cody. A teraz spadać, albo?
koleś nam grozi. Idźcie sobie albo co? Albo was pobije. Och nie, właśnie, więc nie zbliżać się, proszę. Gdzie są twoje rodzice? Nigdzie, nie mam rodziców. Tak mi przykro. Niepotrzebnie, nigdy ich nie miałem, przywykłem. I wiem jak jest, i wiem jak o siebie zadbać. Okej. Co jest za tymi drzwiami? Bardzo zależy ci na otworzeniu tych drzwi. Co jest po drugiej stronie? A co myślisz, głupku? To restauracja, halo? Myślisz, że jest tam jakieś jedzenie? No pewnie. Działajmy razem. Pogoda wieczorem zrobi się bardzo niebezpieczna. Lepiej chodź z nami. Macie jedzenie? Może. Więc może z wami pójdę. Jak nie macie jedzenia, to mam większe szanse samemu. Okej, Cody, okej. W takim wypadku nie chcesz z nami rozmawiać. Co możemy z nim zrobić? Drzwi. Chłopiec męczy się z ciężkimi metalowymi drzwiami. Ciekawe, co jest za nimi. Drzwi do kuchni. Stać! Nie zbliżać się! Idźcie sobie! Okej. Przejdź do toalety. On nie chce z nami gadać. Okej, czyli na razie tyły restauracji. Zobaczmy, co jest na tyłach. Na razie widać, że Cody jest naszą... jest przeszkodą tutaj. Co my tu mamy? Lina. O, Lina! Lina opuszczająca flagę utknęła, trzymana przez metalowy zaczep. Muszę go najpierw zwolnić. Brakuje części. Potrzebuję czegoś z okrągłą końcówką, co mogłoby posłużyć za dźwignię. Okej. Coś? Okej. Lina przymocowana... No dobrze. Czyli potrzebujemy czegoś... z okrągłą końcówką. Potrzebuję czegoś z okrągłą końcówką. A może być klucz? Klucz ma okrągłą końcówkę, nie? Przedłużacz też ma okrągłą końcówkę. Nie? No zależy na jakiej zasadzie, może... Chyba, że chodzi o jakieś... To jest okrągłe w sumie też. Czegoś dobrze. Okej. Okay. Znaczy, nie wiem na jakiej zasadzie okrągła końcówka, ale... Skoro chcę zaczep liny zrzucić... To może rzeczywiście potrzebuję czegoś jak kołowrotek. Kontener na śmieci. Za ciężkie. Może spróbujmy go otworzyć. To mi nie pomoże w przestawieniu kontenera. Nadal nie jestem w stanie tego zrobić sam. Może Kate mi pomoże? O! Pomóż mi z tym kontenerem. Przepraszam. Pomóż mi popchnąć ten kontener na śmieci. Pomożesz? Dawid, czy zdajesz sobie sprawę, jakie masz głupie pomysły? Widzisz to okienko nad drzwiami? Mógłbym się przez nie przycisnąć, ale muszę najpierw do niego dosięgnąć. Trzeba było tak od razu. Pomogłabym ci dla czystej radości patrzenia, jak próbujesz się przycisnąć przez to okienko. Dzięki, Kate. No, jakiś taki gliczyk był mały. Jasne, teraz pokaż, jak się wspinasz. Tylko nie połam się przy tym. To też takie śmieci. Dalej już nie możemy pójść. Drzwi są zamknięte, no to uznaliśmy, że chyba rzeczywiście. Dobra. Kosztaj tam, gdzie chciałam go mieć. Małe okienko. Okej. Okay. I po drugiej stronie jest Cody. Przecież. Przenośny klimatyzator. O! Klimatyzator waży 10 kg, ale klimatyzator oznacza klimę. Może udałoby nam się klimatyzator ustawić w domu. Co zwiększyłoby naszą szansę przeżycia. Credence. Co tam w środku znajdziemy? Przeszukiwanie szafek jak kurczę w tym... W The Long Dark. Okej, okay, łamem otworzyłem. Nóż kuchenny. O! O, nóż do obrony, okej. Okay. Zamrażarka. Co możemy w środku znaleźć? Nie ma jedzenia, jedynie dziwny obiekt o kwadratowym kształcie. Zastanawiam się, co to jest. Dziwny obiekt o płytka absorbująca ciepło. O! To, co w sumie... Co to w sumie jest? Wygląda jak gruba płyta ceramiczna. Coś jest napisane na odwrocie. Z podkładów naszych statków kosmicznych wprost do twojej kuchni. Sidereal Plexus, znowu ta sama firma, przedstawia płytkę absorbującą ciepło. Ekscytująca nowa technologia pozwala tej płytce na zaabsorbowanie dużych ilości ciepła, obniżając tym samym temperaturę otoczenia. Ciepłe piwo? Popsuta lodówka? Już nigdy więcej. Po prostu wciśnij płytkę, uderzając ją na przykład młotkiem, aby ją aktywować. Płytka zacznie absorbować ciepło nawet do 16 godzin. Efekt może różnić się w zależności od temperatury otoczenia. Czyli to są płytki, które warto byłoby może rozłożyć po pomieszkaniu. Już nie zostało nic. Lodówka na napoje. Zamknięte, to chyba hartowane szkło. Ale może uda się łamem otworzyć. 5 minut potrzebujemy, żeby to otworzyć. Dobrze, butelki wody. Okej. Okay. Mam butelkę wody przygotowaną na wypadek odwodnienia. Muszę znaleźć sposób, żeby uchłodzić kryjówkę. Okej. Okay.
A to jedną butelkę, to weź też drugą. Dla Kaśki. Dla Katarzyny. Pozdrawiam wszystkie Katarzyny przy okazji. Konserwa. O, jest jakieś jedzenie. No proszę. Konserwa, butelka wody. Bardzo dobrze. Coś tu jeszcze jesteśmy w stanie znaleźć. Drzwi. Poza tym kontener blokuje od drugiej strony. A Kaśka sama nie przyciągnie przecież. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze są jakieś tu rzeczy, które mogły być istotne. Świeżego jedzenia. Są też drzwi od drugiej strony. Moglibyśmy spróbować też je na przykład otworzyć. Cześć! Jak się tam dostałeś? Jestem właścicielem, jestem czarodziejem, użyłem tylnych drzwi, jestem bratem bliźniakiem Dawida. Jestem czarodziejem, jestem właścicielem, użyłem tylnych drzwi. A powiedz mu prawdę, użyłem tylnych drzwi. Och, nie wiedziałem, że to były jakieś tylne drzwi. W zasadzie to tylne okienko. Wow, jesteś tak jakby włamywaczem. No co ty, to miejsce jest tak czy inaczej opuszczone. Moment, czemu ja właściwie ci się tłumaczę? Czy znalazłeś tam może jakieś jedzenie? W sumie mamy konserwę. Masz, weź to. Co to? Czy to jedzenie? Ale, jak to się otwiera? A więc tak o siebie dbałeś? Daj mi to, otworzyć tę puszkę. Głodny jestem. Mam pewnie jakieś noże, a jak otworzyć mu tę puszkę? No właśnie, czy możemy łączyć przedmioty? Użyj łom, patrzcie, można użyć łomu z konserwy i tak dalej. No dobrze, wiem, że łom będzie otworzyć wiele rzeczy, ale tym razem. Potrzebujemy czegoś, żeby otworzyć mu konserwę. Nożem możemy spróbować. 5 minut, tak. Czyli możemy łączyć przedmioty, to jest ważne. To, że zwracaliście na to uwagę, że może dałoby się połączyć przedmioty. Ale faktycznie, przecież ja połączyłem wtedy badyla ze złamanym młotkiem, więc jak najbardziej można łączyć te elementy. A nuż coś nam z tego jeszcze kiedyś wyjdzie. Spoko. Czyli możemy mu teraz dać otwartą konserwę. Masz, weź to. Jedzenie! Wow, jednak jesteś dobrym człowiekiem. Nie powiedziałabym, że dobrym, może odrobinę niezdarnym i miękkim. Chodź z nami, Cody, będziesz bezpieczniejszy. Może nawet znajdziemy więcej jedzenia. Super! Okej. I teraz Cody... No i proszę, możemy się o czymś dowiedzieć. Cody, mamy kolejnego kompana w drużynie. Co myślisz o tym miejscu, Cody? Jak je zobaczyłem z daleka, to pomyślałem, że będą mieli hamburgery. Lubię hamburgery. Nie wyglądasz, jakbyś wiele ich w życiu zjadł. Sama skóra i kości. No bo nie było tu żadnych hamburgerów. Resztę już znacie. Gorąco, no nie? Tak, bardzo gorąco. Roztapiam się. Może jest tu gdzieś jezioro albo basen. Przydałby się basen. Może poszukajmy jakiegoś? Nie mamy na to czasu. Ale jest tak gorąco. Zakład, że pływam szybciej niż ty? Poddaję się. Nawet nie będę próbować. Gratulacje. Hurra, wygrałem. Widać, że dzieciak. Ile masz lat, mały? Nie jestem mały, okej? 12. Czyżby? No dobra, dobra, 10. I co z tego? Wiem, jak o siebie zadbać. Jestem tego pewna. 10 lat. Zauważyłeś, że księżyc jest coraz bliżej? Nie jest? Tak? Po co? Dlaczego? Bo spada na nas. Co? Ale to chyba źle, no nie? Tak, dość źle. Dawid, nie strasz go. Jak źle? Wszystko będzie dobrze, Cody. Co myślisz o Kate? Jest fajna. Fajna? Tak po prostu fajna? Fajna i ładna. Okej, na tym przystopujmy. W porządku. Do później. No dobra, Cody jest, myślałem, że to jakieś aptest kasem, to nie są noże. Możemy też jeszcze pójść do toalety. Skorzystać przy okazji. O kurcze, no wiadomo, mnóstwo pająków, bo mieliśmy atak pająków wcześniej. Muszę odnaleźć, co mamy? Mamy butelkę wody, znaleźliśmy głodnego dzieciaka imieniem Cody, daliśmy mu coś do jedzenia. Okej. Ale pieprznik. Może pogadamy o tym miejscu? Nie, Kate nie będzie chciała. O! Co myślisz o Cody'im? Ech, biedny dzieciak. To cud, że przeżył tak długo. W sumie prawda. No dobra, co my tu mamy? Pajęczyny. Och, nie, tylko nie, znowu to. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych pająków. Widziałam kilka trupów wokół twojej kryjówki. Nie chciałabym spotkać się z takim stworem twarzą w twarz. Może tylko same pajęczyny, może pająków tu nie ma. Tak czy siak, pajęczyny blokują nam drogę. Myślisz, że możemy się jakoś ich pozbyć? Wyglądają na silne na tyle, by utrzymać dorosłego człowieka w miejscu. Nic z nimi dzisiaj nie zrobimy. Może da się jakoś rozpuścić? Myślę, że to pajęcze spaghetti samo się rozpuści do jutra. Zapamiętaj to miejsce i wrócimy tu później. No i proszę. Dostaliśmy wskazówkę. Tak mi się wydaje, że to jakaś taka wskazówka dość mocna od gry. A nawet na tym samym... Dobra, nie. Na innym miejscu. Bo wiecie, może na przykład jestem w stanie spalić tę całą pajęczynę. Taki miałem pomysł. Znaczy, nie z wyjście, tylko z pajęczyną. Nie bardzo. Okej. Okay. Może nożem? Jak to nie miało zadziałać? No, kroisz i jedziesz, tak?
Czyli tak, Kate mówi nam, że wrócimy tu jutro, pajęczyny same się rozpuszczą przez gorąco, być może faktycznie. No, można jej zaufać. W takim wypadku możemy się jeszcze rozejrzeć, czy tu nie ma jeszcze jakichś elementów. Drzwi... Są drzwi... A widzę, dobra, zobaczcie, Cody teraz razem z nami chodzi. Hej! O tej lokacji nic nie powie, dobra. Mamy okienko. Nie chcę wspinać się tam ponownie, czyli i tak musielibyśmy zawsze... widać, że oskryptowane to jest, tak musieliśmy zawsze wyjść przez główne drzwi, żeby spotkać się z Cody'm. No dobra, ale udało nam się go zrekrutować, więc mamy kolejną osobę, która może nam się przydać. Ulotki! O, proszę bardzo. Sidereal Plexus, klinika śpiących. Czy masz kogoś w rodzinie, kto zapadł w śpiączkę? Czujesz się zagubiony, niepewny, przytłoczony? Przyjdź do nas, pomożemy. Klinika śpiących Sidereal Plexus to nasz najnowszy ruch w stronę osób w potrzebie. Zapewniamy fachową opiekę 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasz wyspecjalizowany personel dogląda pacjentów dzień i w nocy. Zarejestruj swojego bliskiego, a my zajmiemy się resztą. Nie chcemy twoich pieniędzy, chcemy, żebyś był szczęśliwą osobą. Klinika śpiących to bezpieczna przystań dla twojej najbliższej osoby w śpiączce. Odnotowujemy najwyższy współczynnik wybudzeń spośród wszystkich tego typu klinik w ciągu ostatnich miesięcy. Nie wahaj się, nie czekaj. Zaopiekujmy się twoją ukochaną osobą. Zaopiekujemy podczas jej lub jego długiego snu. Spokojnego, głębokiego snu. Kate, czy to może mieć coś wspólnego z placówką, której szukasz? Bo jest to napisane Sidereal Plexus. Tylko dlatego, że gdzieś jest napisane Sidereal Plexus, nie znaczy zaraz nie wiadomo co. Sidereal Plexus ma więcej gałęzi, niż możesz sobie wyobrażać. Ja, na przykład, ja sama nie miałam pojęcia, że prowadzę ośrodek taki jak ten. Ale jak się nad tym zastanowić, to strasznie niepokojące. Dlaczego? Zapomnij, nieważne, ruszajmy stąd. Stare ulotki, przyklejone do asfaltu i ziemi, ten specyficzny rodzaj na wpół stopionej papierowej papki. Tyły restauracji. Wyjście. Okej, znaczy, wygląda na to, że problem jest taki, że ten Sidereal Plexus wygląda na to, że ma za uszami trochę. Dlaczego chcą za darmo wybudzać ludzi ze śpiączki? To podejrzane. Żeby tak mi się wydaje. Dobra, muszę się jeszcze... bo tutaj, zobaczcie, jeszcze jest mechanizm z zaczepem liny. Nie mamy na razie jeszcze nic, co jest okrągłe. Jak macie jakieś pomysły, co można by tu użyć, to dawajcie znaka. Ale może na przykład spinaczem? Kiepski pomysł, no właśnie. Może Cody będzie miał jakiś pomysł w tym miejscu? Nie będzie miał żadnego pomysłu. No dobra. Okej, okay, no to mamy na razie zaliczone. Wiemy, że tu jeszcze musimy przyjść po linę, gdybyśmy chcieli. Mamy coś takiego jak płytki absorbujące ciepło, mamy klimatyzator. To wszystko wydaje mi się, że trzeba zrzucić na razie na pakę, bo to mocno pomaga, jak zresztą jak widzicie, jak ma się samochód. Ale widzę, że gra chyba jest też przystosowana do tego, żeby przechodzić ją całą, nawet i bez pomocy samochodu. Przedłużacz, taśma klejąca. W sumie mały kamień jest okrągły. Wiecie co? Kamień jest okrągły dość. Ja bym sprawdził, czy przypadkiem kamień tutaj nie zadziała, bo jest okrągły. Nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Znaczy, podoba mi się w tej grze to, że dużo rzeczy jest dość logicznych, ale czasami trzeba zaryzykować jakieś połączenie, bo na przykład, no, kamień okrągły, może by tam coś zadziałało, nie? Dobrze, moi drodzy, zatem pojedźmy jeszcze do zniszczonego domu, bo ponoć ktoś tam jest w tym domu. Podobno ma ktoś tam być. Pamiętamy, że linę zostawiliśmy jeszcze. Jest garaż. Tu ktoś jest. Zamknięte. Wątpię, bym był w stanie otworzyć lub wyważyć. Potrzebuję klucza. Rozpaczający mężczyzna. Hej! Proszę odejść, po prostu zostaw mnie w spokoju. Nie zamierzam cię skrzywdzić. Ta, jest całkiem nieszkodliwy. Kate, proszę. Nazywam się David. Tamten chłopiec to Cody. Widzicie? Czyli gra przewiduje, że przyjechaliśmy tutaj z Cody'm. Bardzo fajnie. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Nazywam się Barry. Chodzi o moją żonę. Ona... Nie przeżyła. Ubiegłej nocy umarła. Dlaczego? Boże, dlaczego ona? To powinienem być ja. To powinienem był być ja. Nadal jest tam w domu. Nie wiem, co mam robić. Chodź, Dawid, spadamy stąd. Facet ma wyraźnie dość. Zaczekaj, Barry. Co chcesz? Lepiej tu nie zostawaj. Temperatura w nocy oszaleje. Chodź z nami, możemy sobie nawzajem pomóc. Wybacz, ale nie widzę powodu, żeby to ciągnąć. Mogę równie dobrze tu zostać i czekać na śmierć. Wtedy będę znowu z żoną. Pytanie brzmi, czy musimy rzeczywiście na przykład Barego też uratować i wszystkich tu uratować, żeby mieć ten, wiecie, super extra achievement za uratowanie wszystkich. Opowiedz mi o swojej żonie. Była najcudowniejszą, najukochańszą osobą, jaką znałem. Była całym moim światem, a teraz jej nie ma. Zawiodłem ją, nie potrafiłem jej ochronić. To powinienem był być ja. Jestem pewien, że twoja żona chciałaby, żebyś żył.
powinieneś zachować wspomnienia o niej. Tak długo jak ty żyjesz, pamięć o niej również żyje. Dlaczego tak bardzo zależy ci na tym, czy przeżyje, czy nie? Nawet mnie nie znasz. Fakt, ale wszyscy będziemy mieli większe szanse, jeśli będziemy trzymać się razem. Nie, nie mogę. Nie mogę tak zostawić magii. No dobrze, to może jakoś uda się ją, nie wiem, pochować? Jakiś pogrzeb i zrobić tyły domu? Czy cokolwiek, żeby on mógł jakby... poczuć się lepiej. Stój, nie zbliżaj się do tego domu. Dlaczego? Bo to mój dom, odejdź. Wejść mi też nie pozwoli. Mówiłem ci, nie podchodź do tego domu, przepraszam, idź sobie. Okej. No to na razie nie jesteśmy w stanie nic zrobić w jego domu, dopóki Barry nie zostanie przez nas przekonany. Co możemy zrobić, żeby przekonać go? Może Kate ma jakiś pomysł. Kate? Co tam? Co myślisz o tym miejscu? Mam być szczera? Czekaj, nie, zapomnij. Albo w sumie znamy jej opinię. Hej, może mogłabyś jakoś na chwilę odwrócić uwagę naszego przyjaciela? Och, nie wiem jak odwrócić jego uwagę. Możesz to zrobić bez użycia broni? Okej. Okay. Panie nudny. Hej. Okej, okay, odwrócimy jego uwagę, możemy pójść na tyły domu dzięki temu pewnie. Widziałem, że tam jej rozmowa była całkiem ciekawa. Butla z propanem. Najpierw muszę odłączyć wąż od zbiornika. Nakrętki są mocno przykręcone, muszę jakoś poluzować. Say no more. Odłączyłem wąż od zbiornika z gazem. Pytanie brzmi, po co nam zbiornik z gazem? Jeszcze nie wiem, butla z propanem. Wiecie co, to może, wiadomo, że jest jakaś inna jeszcze forma tego dnia. Krótki wężyk też wzięliśmy. Że może właśnie, wiecie, bo nie wiem, czy nam butla z propanem jest potrzebna, może gdybyśmy mieli gotować coś, może byłaby rzeczywiście bardziej potrzebna, a tak to zbieram ją chyba tylko dla samego zbierania, o matko. Wiatrak! Coś klekocze wewnątrz wiatraka, jakby kilka luźnych śrubek, chyba jest zepsuty. Może uda się jakoś go naprawić. Popsuty wiatrak, o kurcze. No i to jest małżonka. Na jej szyi wisi niewielki medalion. Serio? Ograbiłeś kobietę? Na medalionie jest przycisk. W środku jest liścik. Barry, przykro mi, jeśli doczytasz, pewnie oznacza to, że nie przeżyje. Proszę, niech to nie będzie również twoją zgubą. Pamiętaj mnie i moje dobre życie. Gdy przyjdzie czas, wiem, że dokonałaś właściwego wyboru. Zawsze twoja Maggie. To brzmi, jakby ją zabił, bo przyszedł czas na to, na przykład. Kurtka. Ciepły płaszcz. Wydaje mi się, że może czasami... Wiecie co? Mam wrażenie, że może... może zaistnieć taka sytuacja, że zamiast gorąca był na przykład atak zimna. Prześcieradło. Okej. Książka tytule Mistyka Snów. O! Mistyka Snów! Powracające koszmary często uznawane są za coś więcej niż tylko zły sen. Istnieje więcej niż kilka udokumentowanych przypadków, gdzie jakiś koszmar spełnił się w rzeczywistości, co sugeruje, że sny te mogą być czymś w rodzaju ostrzeżenia. Sen proroczy nie musi spełnić się idealnie w 100%. Częściej jest on swoistą metaforą, projekcją śpiącego umysłu, który natrafił gdzieś na informacje o wydarzeniach, które dopiero nadejdą. Jak to możliwe, że możesz zapytać? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Żyjemy w świecie rządzonym przez naukę i zdominowanym przez technologię, a jednak istnieją pewne mistyczne rzeczy, które zdają się leżeć tuż pod osnową rzeczywistości, które kontrolują nasze życia w stopniu znacznie większym, niż mógłbyś to sobie, drogi czytelniku, wyobrazić. Jakby nie było, pamiętaj, że sny są czymś więcej niż nam się wydaje. To, że nie rozumiemy fizyki, nie czyni jej mniej realną. I tak samo nasza ułomność w pojmowaniu snów nie sprawia, że są one mniej istotne. Duży koc. Mi się wydaje, że to wszystkie rzeczy są na wypadek, gdyby było zimno. Takie mam wrażenie. Latarnia nad brzegiem morza, niebo jest ciemne, a woda wydaje się być głęboka i zimna, podczas gdy pieniste fale zmywają piasek dookoła nieświetlonej latarni. Z jakiegoś powodu ten obraz wpędza mnie w niepokój. Być może to też jest odniesienie do którejś z gier. Być może do któregoś escape'a. Don't escape, bo tak to zwykle było. Pozostała część domu zawaliła się, nic, tylko rumowisko. Telefon. Wszystkie linie telefoniczne są ciche od jakiegoś czasu. Na dole stoi staromodny telefon. Nic, tylko gruzy. Działo żony Barego. Okej, okay, czyli teoretycznie tu moglibyśmy działać, gdybyśmy chcieli dostać się... Chyba muszę już iść. Aha. Okej, okay, zebraliśmy, co mogliśmy zebrać. Chyba, że może udałoby się... Bo jeszcze mamy drzwi garażowe. Ale może do tego garażu dostalibyśmy się na przykład... Bo nie wiadomo, czy Barry będzie chciał przeżyć. Może Barry będzie chciał tu jednak zostać. Nie wiem, czy będzie chciał z nami pójść, czy nie. Zobaczmy.
Hej! Nie ma żadnego tego, wszystko, to wszystko na razie co? Zrobimy na razie zapis gry. On oczywiście tutaj teraz, na początku. I musimy już kończyć powoli ten odcinek, a jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić, zanim skończę. Chciałbym przetestować medalion Baremu. Pokazać. To należało do twojej żony, chyba powinnaś zajrzeć do środka i... Skąd to masz? W środku jest liścik. Pomyślałem, skąd to masz? Słuchaj, nie chciałem. W środku jest liścik, powinieneś przeczytać, co napisała. Czy zakradłeś się do mojego domu i dotykałeś moją żonę? Przestań. Zrobiłeś to? Barry, moment. Stój w tej chwili. I myszkujesz w jej rzeczach jak jakiś sęp? Nawet nie wiesz, jak bardzo jesteś martwy. Zastrzelę cię. Przestańcie krzyczeć. Nie, czekaj. Barry, po prostu przeczytaj ten cholerny liścik. Zrób to, proszę, po prostu przeczytaj ten liścik. Moja słodka. Mój cukiereczek. Dlaczego ty? Przepraszam, że to wziąłem, ale sądziłem, że musisz to zobaczyć. Nie, nie, to ja przepraszam. Nie powinienem się tak wściekać. Gdyby nie ty, pewnie nigdy bym nie znalazł tego liściku. Nie poznałbym ostatnich słów mojej żony. To jej pismo. Nie ma wątpliwości, ale kiedy to napisała? Skąd wiedziała? Czasami ludzie widzą rzeczy, czują je zanim nadejdą, prawda, Dawid? To prawie jakbym czytał list pożegnalny, list, który mi ty mi dostarczyłeś. Bo wiecie, ona też mogła, jeżeli interesowała się snami i była tam książka, ona też mogła ogólnie mieć sny prorocze. I ona wiedziała, że z nią będzie koniec, na przykład, więc napisała ten list. Dziękuję ci. Trzeba pochować twoją żonę. Nie mogę, nie potrafię nawet na nią spojrzeć. Zimna, martwa, ja ją pochowam. Co? Dawid, powaliło cię? Nie mamy czasu na... Ten człowiek wszystko stracił, Kate. Okaż mu odrobinę szacunku. Nie zamierzam prosić cię o pomoc. Po prostu nie wchodź mi w drogę. Okej, pomogę. Mam tylko nadzieję, że nie zmarnujemy tu zbyt wiele czasu. Masz łopatę, Barry? Co? A, tak, chwila, jest tutaj. I proszę bardzo, zdobędziemy łopatę przy okazji. Otworzył nam pięknie swój własny garaż. Proszę, dzięki. No i proszę bardzo, i możemy zrobić dobry uczynek dla Barego, czyli pochować jego żonę. Możemy wziąć też łopatę. Proszę bardzo. To jest wszystko, co możemy tu schować, więc teraz możemy gdzieś na tyłach jego domu na przykład pochować jego małżonkę. Bardzo fajnie. Moi drodzy, na koniec wszystko, co najcięższe, oczywiście tutaj butla z propanem. Prawdopodobnie się nie przyda nam, ale... No właśnie, trzeba się zastanawiać, co, jakie rzeczy rzeczywiście chcemy zbierać. Może uda nam się na przykład naprawić popsuty wiatrak, bo wiatrak według mnie oznacza schładzanie też całego pomieszczenia, prawda? Więc... Myślę, że to będzie miało jakiś sens w przyszłości. No ale moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Za dwa dni, bo będziemy ogrywać tę grę do końca co dwa dni, jak zwykle u mnie, jeśli chodzi o serie wiodące. Spróbujemy pochować jego małżonkę, spróbujemy oczywiście znaleźć sposób na to, żeby skutecznie ochłodzić całe nasze mieszkanie. Mamy jeszcze 9 godzin, 4 minuty, więc spoko. Może znajdziemy jakąś okrągłą rzecz, która przyda nam się, ażeby móc zdjąć tamtą linę, a może jeszcze za wcześnie na to, żeby zdjąć tamtą linę? Zobaczymy. Na pewno wiesz, co robisz, Dawid? Doskonale wiem, co robię. Żartuję. Mam nadzieję, że żartujesz. A tymczasem, jestem pewna, że nie wiesz. O Jezu. Widzę, że teksty tutaj też są dobre. Tymczasem ja się z wami żegnam. Co ty myślisz, miejsce jeszcze Cody? To miejsce jest fajne, ale to ruina. Tak, ale czuję się to dobrze, to jest dobre miejsce. Możemy tu zostać? Nie ma mowy. Ach, dlaczego? Może w następnym życiu, okej? No dobrze. Więc ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się, do zobaczyska już niebawem, cześć!